Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Serit. Dziś zastanowimy się nad postacią, która od lat budzi kontrowersje i wywołuje dyskusje na temat moralności i psychiki. Czy Leatherface, ikona kultowego horroru, naprawdę był zły? Czy za fasadą brutalności kryje się coś więcej? W tym odcinku weźmiemy na ruszt, że tak to ujmę, obie osobowości naszego bohatera, mianowicie Thomasa Hewitta, jak i Bubby Sawyera. Czyli obaj Leatherface, ale z innych linii czasowych, a przede wszystkim filmów. Zapraszam serdecznie do oglądania. Przedstawienie postaci. Teraz przedstawienie do osób, które pierwszy raz stykają się z tym uniwersum lub znają je szczątkowo. Bubba Sawyer to jeden z najbardziej okrutnych i bestialskich postaci filmowych psychopatów. Zainspirowany przez rzeczywistego seryjnego zabójcę Eda Gaina, Leatherface działa w najbardziej bestialski i wyrafinowany sposób. Pochodzący z teksańskiej prowincji, zabija swoje ofiary z pomocą przerażającej piły mechanicznej. Jego makabryczne dziedzictwo obejmuje także skórzaną maskę stworzoną ze skóry jego ofiar, co daje mu bardzo charakterystyczny i przerażający wygląd. Drugą osobowością wartą uwagi w tym filmie jest Thomas Hewitt, urodzony 7 sierpnia 1939 roku w centralnym Teksasie. Jego życie rozpoczął się w rzeźni, gdzie matka urodziła go po tym, jak padł ofiarą gwałtu. Bezlitosny szef rzeźni, przerażony zniekształconą twarzą chłopca, wyrzucił go do wielkiego świetnika. Na nieszczęście chłopca, Ludami Hewitt, uboga kobieta szukająca pożywienia, znalazła i ratowała chłopca. Choroba Tomiego, jak go nazywano w rodzinie, stała się uciążliwa, prowadząc go do noszenia chustę na twarzy. W wieku 16 lat zaczął pracować w tej samej rzeźni, gdzie jego matka straciła życie. Teraz będę omawiał część bardziej filmową, więc jeśli zamierzasz oglądać wszystkie części, jak mówiłem wcześniej, nie znasz uniwersum, to albo wyjdź z filmiku, albo przewiń z opisu do sygnatury podsumowania, które swoją drogą będzie krótkie. Tak więc, istnieje istotna różnica między Bubbą Sawyerem a Thomasem Hewittem. Pomimo tego, że obaj stanowią mroczną esencję tego samego uniwersum, Bubba, mimo swojej bestialskiej natury, czasami wykazała ludzką cechę – litość wobec swoich ofiar. Nawet wśród makabrycznych aktów, jakie popełniał, można dostrzec chwilowe przebłyski współczucia. Jego zachowanie pewne wewnętrznego konfliktu czasami ujawniało to, że to, co robi, nie sprawia mu w ogóle żadnej przyjemności. Wielokrotnie można go zobaczyć płaczącego czy odczuwającego wyrzuty sumienia. Przeciwieństwie do tego, Thomas Hewitt, który raz zaczął mordować, przyjął tę mroczną stronę swojej natury z entuzjazmem. Stał się jednym z najbardziej bezlitosnych slasherów w historii tej filmowej serii. Bez żadnych wewnętrznych oznak wątpliwości czy litości, Hewitt pogłębiał swoją psychopatię oraz miłość do zabijania. Hewitt nie ma problemu z rozwaleniem głowy pełnej osoby czy odcięciem nóg swojego przyszywanego wujaszka. Większość osób klasyfikuje Thomasa Hewitta i Bubbę Sawyera jako tępych mięśniaków, których działania są głównie wynikiem instynktu, a nie przemyślanej strategii. Ich brak zdolności do mówienia tylko pogłębia ten obraz, sugerując, że nie posiadają oni pełnej kontroli nad swoimi działaniami. Jednakże, ci, którzy mieli nieszczęście wpaść w ich krwawe pułapki, już nigdy nie mieli okazji teorii zweryfikować. Zwykle ich los kończył się tragicznie. Bubba, choć może dawać się ograniczony intelektualnie, pokazywał pewne oznaki inteligencji poprzez zostawianie pułapek i intryg w swoich działaniach, ale jego trudności z poradzeniem sobie z sytuacją, gdy na przykład Sully Hordesty ucieka z posesji, zainspirowały go do doskonalenia swoich metod, co można zaobserwować w późniejszych filmach. Jednak nawet wtedy, gdy stał się coraz bardziej wyrafinowany, w Bubbie pozostały pewne resztki ludzkości. Dlatego też, mimo że obaj mogą wydawać się jednowymiarowymi monstrami, należy pamiętać, że za ich fasadą kryje się coś więcej. Czy to instynkt zwierzęcy, czy fragmenty dawnej ludzkiej natury, pozostaje to tematem otwartym do dyskusji. Ich historie pokazują, że granice między ludzkim a bestialskim bywają niejasne i cienkie, a sam Thomas Hewitt przekroczył ją już dawno temu, a prawda może być znacznie bardziej złożona niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Bubba Sawyer, bardziej znany jako Leatherface, jest silnie związany ze swoją rodziną. W serii The Texas Chainsaw Massacre widzimy, jak rodzina Sawyerów manipuluje nim i wykorzystuje jego brutalne umiejętności do osiągania swoich celów. Bubba, będąc psychicznie niepełnosprawnym i zależnym od rodziny, zabija głównie pod ich pretekstem i pod ich wpływem dla ich akceptacji. Jego działania są często wynikiem presji ze strony dominujących członków rodziny, którzy kontrolują jego życie i decyzje. Przetrwanie. W wielu scenach widać, że zabijanie jest dla Bubby formą przetrwania. W Teksasie, gdzie gospodarka jest trudna, a zasoby ograniczone, rodzina Sawyerów traktuje ludzkie mięso jako surowiec, który można wykorzystać. Bubba, będąc częścią tej rodziny, uczestniczy w polowaniach na ludzi, aby zapewnić rodzinie jedzenie i środki do życia. Strach i obawa. Bubba jest postacią, której działania są pod wpływem strachu. Jego niezdolność do komunikacji werbalnej i lęk przed obcymi sprawiają, że reaguje agresywnie w sytuacjach do zagrożenia. W filmach, gdzie Bubba często zabija, czuje się osaczony lub zagrożony, co może sugerować, że jego brutalne zachowania są formą samoobrony. Motywacje Thomasa Hewitta.
Trauma z dzieciństwa. Thomas Hewitt, znany jako Letterface remake'u serii, ma traumatyczne dzieciństwo, które kształtuje jego przyszłe zachowania. Urodzony z deformacją twarzy i porzucony przez biologicznych rodziców, dorasta w środowisku pełnym przemocy i okrucieństwa. Trauma związana z odrzuceniem i złym traktowaniem wpłynęły na jego psychikę, prowadząc do zaburzeń, które objawiają się w jego dorosłym życiu, jako skłonność do przemocy. Wpojona nienawiść. Wychowany przez rodzinę Hewittów. Thomas jest uczony nienawiści do obcych i traktowania ich jak wrogów. Rodzina Hewittów, podobnie jak Sawyerowie, manipulują Thomasem i wykorzystują jego brutalność do swoich celów. Jego działania są często motywowane wpojoną nienawiścią i chęcią zadowolenia rodziny, która daje mu poczucie przynależności. Brak wyrzutów sumienia. W przeciwieństwie do Buby, Thomas Hewitt wydaje się nie mieć żadnych wyrzutów sumienia, ani żadnej empatii wobec swoich ofiar. Jego brutalność jest bardziej wyrafinowana i celowa. Thomas zabija zimną krwią, nie okazując litości ani wątpliwości. Jego motywacje są głęboko zakorzenione w psychopatycznej naturze, która znajduje przyjemność w zadawaniu bólu i cierpienia. Kontrola i władza. Zabijanie daje Thomasowi poczucie kontroli i władzy, której brakowało mu w dzieciństwie. Jego czyny są sposobem na odzyskanie kontroli nad własnym życiem i otoczeniem. Dominacja nad ofiarami pozwala mu na chwilowe zapomnienie o swoich lękach i słabościach, czyniąc go na jednym z najbardziej przerażających antagonistów w historii horroru i serii The Texas Chainsaw Massacre. Analiza psychologiczna Buby Sawyera i Thomasa Hewitta. Buba Sawyer. Zaburzenia psychiczne. Buba Sawyer wykazuje objawy poważnych zaburzeń psychicznych. Jego niezdolność do prawidłowej komunikacji oraz zachowania społeczne wskazują na głębokie problemy z funkcjonowaniem poznawczym. Buba wydaje się działać bardziej instynktownie, co może sugerować upośledzenie umysłowe. Zależność od rodziny. Buba jest silnie zależny od swojej rodziny. Członkowie rodziny Sawyerów manipulują nim i kontrolują jego działania. Ta zależność sprawia, że Buba nie podejmuje decyzji samodzielnie, lecz działa zgodnie z poleceniami i oczekiwaniami rodziny. Jego brutalne czyny są często wynikiem presji zewnętrznej, a nie wewnętrznej potrzeby krzywdzenia. Lęki i trauma. Buba działa pod wpływem strachu i traumy. Jego zachowania są często wynikiem reakcji na stresujące sytuacje. Na przykład, gdy czuje się zagrożony lub osaczony, reaguje agresywnie, co może być mechanizmem obronnym. Buba wykazuje objawy traumy, co wpływa na jego percepcję rzeczywistości i zdolności do przetwarzania emocji. Resztki empatii. Choć Buba czasami wykazuje momenty litości, jego zdolność do empatii jest bardzo, bardzo ograniczona. Nie potrafi w pełni zrozumieć konsekwencji swoich działań ani uczuć swoich ofiar. Jego brak empatii jest jednak bardziej wynikiem jego zaburzeń psychicznych niżeli jego celowej złośliwości. Wyjątkiem była Stretch z Texas Chainsaw Massacre 2, w której Buba się zakochał i nie potrafił jej skrzywdzić. Udawał m.in., że ta nie żyje, bo ją zabił, a ponownie, gdy ta wpadła w ręce Sawyerów, to Buba chciał pozostawić ją przy życiu. Wewnętrzny konflikt. Buba często wydaje się wewnętrznie skonfliktowany. Chociaż jego działania są brutalne, można dostrzec momenty, w których wydaje się, że nie czerpie z nich w ogóle satysfakcji. Czasami wykazuje znaki żalu, niepewności, co sugeruje, że jest w nim pewien poziom świadomości tego, co robi. Thomas Hewitt. Psychopatia. Thomas Hewitt wykazuje cechy psychopatii. Jego brak wyrzutów sumienia, brak empatii i zdolność do brutalnych czynów bez okazywania emocji wskazują na głębokie zaburzenia osobowości. Thomas nie odczuwa litości ani wątpliwości podczas popełniania okrucieństw, co czyni go bardziej przerażającym i niebezpiecznym. Trauma i odraza do siebie. Jego deformacja twarzy i traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, w tym odrzucenie przez biologicznych rodziców i złe traktowanie przez otoczenie, wpłynęły mocno na jego psychikę. Thomas zmaga się z głęboką odrazą do samego siebie i społeczeństwa, które go odrzuciło. To prowadzi do nienawiści i brutalności, które manifestuje w swoich działaniach. Destrukcyjna uległość. Choć Thomas działa bardziej samodzielnie niż Buba, również jest w pewnym stopniu uzależniony od swojej rodziny. Rodzina Hewittów wykorzystuje jego brutalność, a Thomas przyjmuje tę rolę z poczuciem obowiązku i lojalności. Jest to jednak bardziej świadomy wybór niż u Buby, wynikający z jego głębokiej nienawiści i pragnienia kontroli. Brak wątpliwości. W przeciwieństwie do Buby, Thomas nie wykazuje żadnych oznak wątpliwości ani wewnętrznego konfliktu. Jego czyny są przemyślane oraz celowe. Thomas czerpie satysfakcję z zadawania bólu, co świadczy o głębokiej psychopatii. Manipulacyjna inteligencja. Thomas mimo swojej brutalności wykazuje oznaki manipulacyjnej inteligencji. Potrafi planować swoje działania i wykorzystywać otoczenie do swoich celów. Jego zdolność do strategii i manipulacji sprawia, że jest bardziej niebezpieczny i trudniejszy do przewidzenia. Letterface. Zarówno jako Buba Sawyer, jak i Thomas Hewitt to postacie, których brutalne czyny często prowadzą do jednoznacznej oceny jako czystego zła. Jednakże głębsza analiza jego życia, motywacji i psychiki może prowadzić do rozważenia, czy można znaleźć jakieś usprawiedliwienia dla jego działań. Biorąc pod uwagę wpływ rodziny i środowiska, które manipulowały i wywierały presję na Bubę Sawyera, czyniąc go narzędziem do realizacji swoich makabrycznych planów oraz traumatyczne dzieciństwo Thomasa Hewitta, który został odrzucany przez rodziców, źle traktowany przez społeczność i zmagający się z deformacją twarzy, mógł być ofiarą swojego otoczenia, które ukształtowało jego brutalne zachowania. Gdyby Buba Sawyer miał szansę dorastać w normalnej, inspirującej rodzinie, wolnej od manipulacji i pogardy, jakie narzuciła mu rodzina Sawyerów, jego życie mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej.
zamiast być zmuszany do brutalnych czynów i funkcjonować jako narzędzie do realizacji makabrycznych planów rodziny, mógłby rozwijać swoje talenty i zainteresowania w bezpiecznym środowisku, bez przeżywania traumatycznych doświadczeń i ciągłego narażenia się na przemoc, agresję oraz brutalność, które stały się jego cechami charakterystycznymi, które mogłyby nie mieć w ogóle miejsca. Thomas z drugiej strony wykazał od najmłodszych lat tendencje sadystyczne i skłonności do okrucieństwa, nawet pracując wcześniej. Jego wczesne zachowanie i preferencje wskazywały na to, że problemy z agresją i brutalnością mogą być obecne nawet przed głębszym wchłonięciem negatywnych wpływów rodziny Hewitt. Co sugeruje, że w przypadku Thomasa, nawet bez traumatycznych doświadczeń, istniało ryzyko, że jego osobowość mogłaby się rozwijać w kierunku niebezpiecznym dla innych. Podsumowując, choć dla Buby Leatherface'a manipulacja i niewłaściwe środowisko odegrały kluczową rolę w kształtowaniu brutalności i agresji, w przypadku Thomasa nie wszystkie negatywne cechy można przypisać jedynie otoczeniu. Istnieje złożona dynamika między wpływem środowiska a wrodzonymi cechami osobowościowymi, które mogą prowadzić do różnych wyników w przypadku różnych jednostek. Ostatecznie, historia Buby i Thomasa ukazuje głęboką niejednoznaczność między dobrem a złem oraz ludzką naturą a bestialstwem. Oba przypadki pokazują, że ludzka osobowość i zachowanie są skomplikowane i zależą od wielu czynników, takich środowisko, w którym jednostka się rozwija, doświadczenia życiowe oraz wrodzone predyspozycje. Tania dziwko byłaś, dziwko byłaś u mnie na kolanach. Najpierw chciałaś przekonywać, chyba nawet chciałaś gadać. Słucham od słowa do słowa, cię nawet nie było plana. Jesteś wice przyjebana, do krzyża dziewiąta rana. Na siłę ty na ulicę, ja nie wyjaśniona sprawa. Twoje suki jak karlice, ale każda się nagrzała. Fajnie Łukasz, a nie nice. Myśli, że się przegadała, myśli, że się ukazała, a nawet nie rozmawiała. Znowu leci jakoś życie, chyba pecha mam powaga.